Witam wszystkich na kanale Sixpack TV. Z tej strony Stalowy Szok. Za początki kobiecej kulturystyki można uznać z jednej strony występujące już w XIX wieku chociażby w cyrkach siłaczki, a z drugiej uczestniczki wczesnych konkursów piękności. Pierwszą grupę reprezentowała m.in. Abby Bulchna Stockton, strongmanka uważana za prekursorkę kobiecej kulturystyki, bardzo popularna w latach 40. XX wieku, która oprócz pokazów siłowych pozowała z wieloma znanymi kulturystami, jak John Grimek czy Steve Reeves. W 1948 wygrała Miss Physical Culture Venus, które było jedynym tytułem z konkursu sylwetkowego, natomiast należy mieć świadomość, że wtedy były one bardzo mało rozpowszechnione i co za tym idzie niezwykle rzadkie. O ile Stockton jest uważany za prekursorkę kulturystyki, pokazy siłowe w wykonaniu kobiet pojawiły się znacznie wcześniej. Warta wymienienia tutaj jest chociażby Miriam Kate Williams o pseudonimie Vulcana, aktywna pod koniec XIX wieku i na początku XX, określana swego czasu przez prasę jako najsilniejsza kobieta na świecie, czy Josephine Blatt, siłaczka, która przy wzroście 1,83 m ważyła ponad 100 kg. W 1937 dokonała ona rekordowego wyczynu, podnosząc 23 mężczyzn ważących łącznie 3564 funty w ćwiczeniu Hip and Hardness Lift. Tak czy inaczej, to właśnie Abby Bulchna Stockton jako pierwsza rozpowszechniła prezentowanie kobiecych sylwetek i myślę, że to od jej osoby można zaczynać liczyć historię właściwej kobiecej kulturystyki. Wczesne konkursy kulturystyczne dla mężczyzn, rozgrywane w latach 50. czy 60. w swoim programie bardzo często zawierały konkursy piękności czy pokazy bikini. Dla przykładu tutaj widoczny konkurs Miss Americana, który otwierał rywalizację o tytuł Mr. World w 1965 roku. Oczywiście format tych pokazów miał niewiele wspólnego z dzisiejszymi konkursami kulturystycznymi, natomiast można uznać je za bardzo wczesne zalążki wiązania ich z oceną sylwetek. Pierwszy oficjalny konkurs kulturystyczny dla kobiet został rozegrany dopiero w roku 1977. Nosił nazwę Regionalne Mistrzostwa Ohio Kobiecych Sylwetek i został wygrany przez Ginę Laspine. Pierwszym konkursem tego typu sankcjonowanym przez IFBB był natomiast The Best in the World, który uważany jest za przodka Miss Olympia, odbyty w roku 1979. Mimo że wydarzenia te miały być już stricte kulturystyczne, uczestniczki wychodziły na scenę w szpilkach i nie wolno im było wykonywać póz uważanych za męskie, czyli bicepsów przodem, najszerszych przodem i most muscular w wersji kraba. Rok 1980 można uznać za przełomowy dla kobiecej kulturystyki. Rozegrany wtedy pierwszą w historii Miss Olympia. Ze względu na bardzo małą liczbę konkursów, w jakich kulturystki mogły wziąć udział, dopuszczane były do rywalizacji nie na podstawie zajmowania odpowiednich miejsc w mniejszych zawodach, a były wybierane osobiście przez organizatora, który ocenia przesłane zdjęcia i CV zawodniczek pod kątem ich potencjału na bycie fitnessowym wzorem dla przeciętnej Amerykanki. Doskonale w tej roli sprawdzała się pierwsza Miss Olympia, czyli Rachel McLeish, która swoją drogą absolutnie nie przypominała współczesnych kulturystek. Wczesne mistrzynie żelaznego sportu posiadały sylwetki, które patrząc z perspektywy dzisiejszych standardów, prezentowały się niezwykle filigranowo. McLeish przy wzroście 1,69 m ważyła 59 kg. Podobną pod względem ilości masy mięśniowej sylwetkę prezentowała Miss Olympia 1981, Kiki Eloma. W 1982 wygrała po raz drugi McLeish, natomiast w 1983 pojawiła się kulturystka, która zaczęła popychać tę dyscyplinę w coraz bardziej muskularnym kierunku. Trzecią Miss Olympia została wtedy Carla Dunlap, która posiadała sylwetkę znacznie masywniejszą od swoich poprzedniczek. Wraz z rozwojem dyscypliny i zyskiwaniem przez nią popularności, nieuchronna była jej ewolucja, związana głównie ze stopniowym zwiększaniem używania środków anabolicznych i przesuwaniem granicy średniej masy mięśniowej zawodniczek. Spowodowało to pojawienie się dylematu, czy wybierać bardziej muskularne, ale mniej kobiece kulturystki, jak chociażby Beth Francis, czy też estetyczne i raczej filigranowe sylwetki, jak ta prezentowana przez Rachel McLeish. Od roku 1984 do 1989 nieprzerwanie królowała Corinna Everson, a w 1990 swój pierwszy tytuł zdobyła Lenda Murray. W odpowiedzi na naprawdę dużą ilość mięśni, jakie wnosiły na scenę dwie ostatnie Miss Olympia, w 1992 IBB wprowadziło nowe przepisy, które miały gwarantować promowanie bardziej kobiecych sylwetek. Sędziowie mieli kłaść nacisk na nagradzanie estetyki, a nie przesadnej muskularności. Nowe przepisy już tego samego roku spowodowały ogromną kontrowersję. W 1992 na Miss International zwycięstwo odniosła Anja Schneider, przy wzroście 1,70 m ważąca 59 kg, pokonując m.in. cięższą od siebie o ponad 14 kg Paulę Birkumshaw, co spotkało się z ogromnym niezadowoleniem ze strony publiczności. Mimo zmian w przepisach na Miss Olympia 1992, Murray obroniła tytuł i kontynuowała swoją dominację do roku 1995. Gdy w 1996 pierwszy raz wygrywała Kim Chizewski, standardy kobiecej kulturystyki były już ustalone na muskularnym poziomie. I do końca rozgrywania Miss Olympia w 2014
Kiedy zwyciężała Iris Kelly, sytuacja nie uległa większym zmianom. Chizewski ważyła do 73 kg przy 173 cm, a Iris Kelly dochodziła do tej samej wagi, będąc 3 cm niższa, co sprawia, że różnica w ilości masy była na pewno zauważalna, ale nie znacząco zmieniająca obraz rywalizacji. W 2014 roku rozegrano dotychczas ostatni konkurs Miss Olympia, który został zastąpiony przez Rising Phoenix World Championships. Pierwszą edycję w 2015 wygrała Margaret Martin, a aktualną mistrzynią z 2019 jest Hel Trevno, ważąca na scenie około 75 kg przy 165 cm wzrostu, co świadczy o progresie, jaki przeszła kobieca kulturystyka od czasów panowania Iris Kelly. Miss Olympia powraca jako konkurs w 2020 roku, co na pewno doda rozgrywkom różnorodności i podobnie zwróci uwagę na tą kategorię. Myślę, że nieunikniona jest dalsza wędrówka w coraz bardziej ekstremalne rejony, czego zapowiedzią może być bardzo duża popularność Natalii Kuźniecowej. Myślę, że od kategorii Open w pewnym sensie wymaga się właśnie tego typu szokowania i oglądanie takiego widowiska może być bardzo ciekawym doświadczeniem, a dla osób preferujących bardziej estetyczne i kobiece kształty pozostają lżejsze kategorie. To był Stalowy Szok z kanału Sixpack TV, a teraz do następnego. Podobało się? No jasne, że się podobało. Kochani, subskrybujcie nasz kanał, bądźcie z nami na bieżąco. Pa!